Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest, dlaczego nie zastosowałem do tego samolotu silnika rzędowego, tak jak było w oryginale, przynajmniej w większości egzemplarzy, dlatego że jeden RWD-8 z silnikiem gwiazdowym w Polsce latał, był to ten słynny silnik Czarny Piotruś, a na licencji z kolei były produkowane niemal wyłącznie silnikami gwiazdowymi. Przyczyna, dla której nie mogłem zastosować silnika rzędowego, jest bardzo prosta. Takich silników po prostu dzisiaj nie ma. To znaczy, można jeszcze gdzieś tam wykopać jakiś silnik stary, oryginalny, wyremontować, ale jest to dosyć trudne, kosztowne. Natomiast nikt takich silników już nie produkuje. Dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego już dzisiaj nikt nie produkuje silników rzędowych, klasycznych silników rzędowych, gdzie cylindry są położone jeden za drugim, trzeba by najpierw zrozumieć, jaka jest różnica między silnikiem rzędowym a gwiazdowym, wady i zalety. Jak widać pod względem aerodynamicznym, no to widać od razu, że silnik rzędowy ma główną wadę taką, że silnik gwiazdowy, przepraszam, że stawia duży opór czołowy. Silnik rzędowy jest bardzo smukły. Jeżeli mamy również smukły kadłub, tak jak w przypadku RWD-8, bardzo ładnie można go wkomponować, omaskować. On by się kończył od gdzieś tutaj, tu by już wychodziło śmigło. No i ten opór czołowy samolotu byłby radykalnie mniejszy. W związku z tym, dlaczego w ogóle silniki gwiazdowe budowano? I dlaczego również w zasadzie niemal nie produkuje ich się dzisiaj, bo dzisiaj się ten silnik gwiazdowy jest produkowany, używany niemal wyłącznie do replik. Do samolotów użytkowych nikt ich już nie używa. Pod względem technicznym silnik gwiazdowy ma pewne zalety w stosunku do silnika rzędowego. Przede wszystkim ma bardzo krótki wał korbowy. Jak widać, wszystkie cylindry są umieszczone w jednej płaszczyźnie, czyli wał korbowy jest krótki. Tym samym jest oczywiście lżejszy, prostszy w wykonaniu, łatwiejszy w ułożyskowaniu, bo w zasadzie wszystkie silniki gwiazdowe są łożyskowane na łożyskach rolkowych. To powoduje oczywiście mniejszą wrażliwość na smarowanie, na jakość oleju. Natomiast w przypadku silnika rzędowego, no, ten wał jest bardzo długi. Silniki, wały korbowe w silnikach rzędowych są oczywiście łożyskowane na panewkach. To powoduje dużą wrażliwość na smarowanie. To powoduje, że jeżeli silnik dłużej stoi, może taki olej wycisnąć spod panewek. Potem przy uruchomieniu taka panewka może się zatrzeć. A więc również cały układ smarowania musi być o wiele staranniej dobrany, bo ten olej przepływając przez poszczególne korbowody, czopy korbowodów, czy podpory wału, gubi to ciśnienie, czyli ono musi być tak dobrane, żeby zapewniło smarowanie po całej długości. Również jedną z istotnych zalet silnika gwiazdowego jest to, że wszystkie cylindry są równomiernie chłodzone. No bo jak widać, każdy dostaje tyle samo powietrza i w zasadzie różnice temperatur między poszczególnymi cylindrami, głowicami są minimalne. W przypadku silników rzędowych o większej ilości cylindrów, to jeżeli na przykład jest 4 albo nawet 6-cylindrowy silnik rzędowy, no to tam trzeba po prostu zastosować specjalne deflektory po to, żeby zapewnić to w miarę równomierne chłodzenie tych cylindrów. Na logikę pierwszy cylinder będzie zawsze dostawał najwięcej powietrza, ostatni najmniej. Czyli tu trzeba to powietrze tak prowadzić, żeby ono tam jednak przez ten system deflektorów, różnego rodzaju owiewek, dochodziło do tego ostatniego cylindra. Dlaczego więc, skoro jak powiedzieliśmy, jednak silnik rzędowy ma swoje zalety, a to taką dosyć poważną zaletą to jest właśnie ten mały opór czołowy, tych silników dzisiaj nikt nie produkuje, ponieważ to, czy ta smukłość jest zaletą i jak ważną zaletą, zależy od tego, do jakiego płatowca ten silnik będziemy montowali. Jeżeli popatrzymy sobie na kadłub RWD, który jest bardzo smukły, ma miejsce jeden za drugim, no to aż się tutaj prosi, żeby tu silnik rzędowy był i aerodynamicznie mamy bardzo ładny kadłub. Natomiast współcześnie samolotów z miejscami jeden za drugim się w zasadzie już nie produkuje. Jednak przeważa układ, jeżeli są samoloty dwumiejscowe, dwa miejsca obok siebie.
Dlaczego? Myślę, że główny powód jest taki, że awiacja jest sportem towarzyskim. A więc lata się we dwójkę. W praktyce oczywiście miejsca obok siebie dają również istotne korzyści, jeżeli chodzi o koszt wykonania takiego płatowca, ponieważ wystarczy jedna tablica przyrządów. W przypadku samolotu z miejscami jedno za drugim, jeżeli ma służyć do szkolenia, trzeba te przyrządy podwoić. Trzeba podwoić całe sterowanie, no to są już spore koszty. Stąd dzisiaj taki układ jest rzadko stosowany. I jeżeli na przykład byśmy wzięli taki silnik rzędowy, który jest bardzo smukły, wsadzili do samolotu, który ma szeroki kadłub, no to widzimy, że tam to cała smukłość do niczego już nie jest potrzebna, ponieważ robi tam się takie dziwne zwężenie do przodu. Tak miał na przykład Zlin 42 czy 142, które miały właśnie czeskie silniki M137, a miejsca obok siebie. No i tym samym i tak ta zaleta była taka połowiczna. Dlatego we współczesnych samolotach stosuje się silniki typu Boxer, które właśnie częściowo zlikwidowały tą główną wadę silników rzędowych, czyli tą długość, która powodowała konieczność stosowania właśnie długich wałów korbowych, trudności ze smarowaniem, trudności z wykonaniem oraz schłodzeniem. Silniki Boxer po prostu mają dwa typu Boxer, a takie dzisiaj przeważają, Lycoming czy Continental. Są znacznie krótsze, ponieważ mają ułożone cylindry po przeciwnych stronach wału korbowego.